Michael jest artystą, grafikiem. O wystawie polskiego plakatu dowiedział się długo przed jej rozpoczęciem. Nigdy nie widziałem tego typu grafiki wcześniej. To naprawdę duże wrażenie być tutaj osobiście. Wśród artystów plakaciarzy reprezentowani są m.in. Tadeusz Trepkowski, Roman Cieślewicz i Wiktor Górka. W kolekcji znajduje się m.in. plakat do opery Albana Berga, wykonany przez Jana Lenicę, przez krytyków określany jako międzynarodowa ikona lat 60. It was very important for us to... Chcieliśmy pokazać, jak aktualne po tylu latach są polskie plakaty tamtego okresu. Chcieliśmy, aby ludzie poczuli tę niebywałą ekspresję, surrealizm i subiektywność, czyli język jednak nie tak bardzo znany współczesnemu plakatowi. Visual language that these designers were developing. Newsweek, pisząc o wystawie w MoMie, zwraca uwagę na warunki polityczne, w jakich powstawały plakaty szkoły polskiej. Paradoksem jest, pisze tygodnik, że to właśnie cenzura komunistyczna była głównym motorem kreatywności artystycznej polskich plakaciarzy. Te plakaty mogą być odczytywane wielowarstwowo. Komentarz, jaki zawarty jest w tych pracach, z jednej strony bardzo ogólny, a z drugiej jakże dosadny i konkretny. Zainteresowanie wystawą jest duże, a szczególnie, jak twierdzą organizatorzy, wśród środowisk artystycznych. Nie mam wątpliwości, że polska szkoła plakatu znajdzie jeszcze bardzo wielu naśladowców. Plakaty dominują na ulicach amerykańskich miast. Często jednak wizja artystyczna jest ograniczona m.in. przez świat korporacyjny czy filmowy. Młodzi artyści często nie umieją się temu przeciwstawić. Te plakaty nie kryją nawet najmniejszej prawdy czy emocji. Są tak ogromnie sugestywne. To, co tutaj zobaczyłem, to bardzo istotne dla mojej pracy. Interesujące, ale w pewnym sensie myślę, że ci artyści byli dużo bardziej wolni artystycznie niż ja jestem sam. Głębia przekazu, bogactwo skojarzeń i wieloznaczność treści. Te cechy polskiego plakatu są widoczne na nowojorskiej wystawie. Wystawa polskiego plakatu w MoMie to dla wielu pierwsza okazja do tego, aby zobaczyć, jaki wpływ okres komunistyczny miał na twórczość artystyczną w Polsce. Z Nowego Jorku dla Tygodnia Polskiego, Jacek Hurkała.